Do zderzenia Opla i autokaru z legnickimi przedszkolakami doszło dziś około godziny 11.30 na łuku drogi krajowej 364 z Legnicy do Złotoryi. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, sprawcą jest kierowca osobówki. Kierujący pojazdem osobowym marki Opel w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, następnie odbił się, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący autobus, który w wyniku tego zdarzenia wjechał do rowu. Zarówno kierowca Opla, jak i jego pasażerka odnieśli obrażenia. Jak ustaliliśmy, do legnickiego szpitala trafiło dwoje przedszkolaków oraz jedna z opiekunek. Dzieci są pod obserwacją, przeszły badania. W ocenie lekarzy szpitalnego oddziału ratunkowego ich stan jest stabilny. Na miejscu zdarzenia pracowało 12 strażackich zastępów, informuje zastępca komendanta miejskiego PSP w Legnicy Marcin Swenderski. Do czasu podstawienia zastępczego autokaru przedszkolaki czekały w strażackich wozach bojowych. Celem ich podróży była fabryka bombek w Złotoryi.